Równowaga atmosfery to sposób, w jaki zachowuje się ona, gdy wystąpi pionowy ruch powietrza. Istnieją trzy stany równowagi: stała, obojętna i chwiejna. Równowaga stała oznacza, że gdy powietrze zostanie uniesione, powróci do pierwotnej wysokości. W równowadze obojętnej powietrze, które zostanie uniesione, pozostaje w nowym miejscu i wreszcie równowaga chwiejna to taka, w której gdy powietrze zostanie uniesione, będzie nadal się wznosić. Równowaga chwiejna jest kluczowym warunkiem tworzenia się chmur cumulonimbus oraz burz. Obok małej widzialności i niskich chmur, burze są jednym z najniebezpieczniejszych zjawisk pogodowych dla pilotów. Burza powstaje, gdy obecne są trzy główne czynniki: wysoka wilgotność, równowaga chwiejna i siła unosząca powietrze, np. front. Burzom towarzyszą największe zagrożenia dla samolotów, takie jak turbulencja, uskok wiatru. Grat, trąba powietrzna, pioruny i oblodzenie. Niektóre z nich mogą wystąpić również bez burzy. Turbulencja. Powietrze nie zawsze jest spokojne na skutek pionowych ruchów powietrza. Lot przez obszary silnych turbulencji może skutkować uszkodzeniem samolotu i obrażeniami pasażerów z powodu gwałtownych zmian położenia samolotu. Uskok wiatru to każda zmiana kierunku lub prędkości wiatru na krótkim odcinku. Może on powodować turbulencje i jest szczególnie niebezpieczny w pobliżu Ziemi podczas startu lub lądowania samolotu. Nagła zmiana kierunku wiatru lub jego prędkości może wpłynąć na osiągi samolotu. Nagła zmiana kierunku wiatru z czołowego na tylny może spowodować gwałtowny spadek prędkości i w konsekwencji przeciągnięcie samolotu. Jeżeli stanie się to na małej wysokości, pilot może nie zdążyć wyprowadzić z przeciągnięcia i uderzyć w ziemię. Oblodzenie jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, które może negatywnie wpłynąć na osiągi samolotu. Tylko zatwierdzone i odpowiednio wyposażone statki powietrzne mogą latać w obszarach o znanych warunkach oblodzenia. Oblodzenie występuje, gdy samolot znajduje się w obszarze widocznej wilgotności, takiej jak deszcz lub chmury, a temperatura jest poniżej zera. Kropelki wody w tych warunkach nazywane są przechłodzonymi, ponieważ są w stanie ciekłym. Poniżej temperatury zamarzania i zamarzają po zderzeniu z powierzchnią samolotu. Lód może tworzyć się na każdej powierzchni samolotu np. Na, na skrzydłach, rurce pitota, a nawet na przedniej szybie i śmigle. Oblodzenie zwiększa masę samolotu, a lód na krawędzi natarcia skrzydeł będzie miał negatywny wpływ na przepływ powietrza wokół skrzydła i stworzy dodatkowy opór. Samoloty wyposażone są w różne układy przeciwoblodzeniowe. Mniejsze samoloty, napędzane śmigłem, często posiadają pneumatyczne, tak zwane buty na przedniej części skrzydła, aby usunąć oblodzenie po jego utworzeniu się. Śmigła i szyby przednie mogą być podgrzewane elektrycznie, aby usunąć i zapobiec tworzeniu się lodu. Niektóre samoloty mają rozpylany na powierzchnię alkohol, aby zapobiec przywieraniu lodu. Większe samoloty o mocniejszym napędzie wyposażone są w pobory powietrza z silnika, aby ogrzać powierzchnię samolotu i stopić oraz zapobiegać tworzeniu się lodu. Istnieją trzy rodzaje oblodzenia. Matowe, przeźroczyste i mieszane. Wielkość kropel wody warunkuje, który rodzaj lodu się utworzy. Oblodzenie matowe powstaje, gdy małe kropelki wody uderzają w samolot i zamarzają. Małe kropelki wody zwykle znajdują się w stratusach lub chmurach warstwowych. Oblodzenie matowe jest szorstkie i ma biały kolor. Tworzy szorstki osad na krawędzi natarcia, a w ekstremalnych przypadkach może stworzyć garby, które zmniejszają wytwarzanie siły nośnej. Oblodzenie przeźroczyste tworzy się, gdy większe krople wody uderzają i zamarzają na powierzchni samolotu. Te większe krople znajdują się w chmurach cumulus lub cumulonimbus, posiadających ruchy pionowe powietrza. Kiedy te duże krople wody uderzają w samolot, rozpływają się po powierzchni i zamarzają. Dzięki temu lód jest przeźroczysty, gładki i przyjmuje kształt powierzchni. Oblodzenie to najczęściej występuje na skrzydłach, gdzie dopasowuje się do krzywizny profilu i zaburza przepływ powietrza, ale jego głównym zagrożeniem jest dodatkowa masa. Trzeci rodzaj oblodzenia nazywany jest oblodzeniem mieszanym. Obszary z mieszanym oblodzeniem to po prostu miejsca, gdzie występuje oblodzenie matowe i przeźroczyste. Ograniczona widzialność może stanowić zagrożenie dla samolotów. Może ona utrudniać dostrzeżenie pasa podczas podejścia do lądowania, punktów nawigacyjnych na Ziemi podczas lotu po trasie, a nawet kolizyjnego ruchu. Mgła, zamglenie, dym i pył mogą utrzymywać się w powietrzu i zmniejszać widzialność. Gdy spadnie ona poniżej 5 km, konieczne jest przejście do lotu według wskazań przyrządów. W skrajnych przypadkach widzialność może spaść do tak małych wartości, że całkowicie uniemożliwia podejście do lądowania dla większości samolotów. Istnieje wiele różnych niebezpiecznych zjawisk pogodowych w lotnictwie, których należy być świadomym, ale nawet tak proste rzeczy jak kierunek wiatru mają duży wpływ na planowanie lotu. Każdy pilot przed lotem powinien zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi informacjami pogodowymi dotyczącymi lotu, uwzględniającymi bieżącą sytuację oraz prognozy.